Poproszono mnie, abym w imieniu samorządu uczniowskiego skierowała do Was kilka słów. Okazja jest do tego niezwykła, bo w dniu dzisiejszym zostaliście oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. W obecności zaproszonych gości, w tym trzech rodziców, złożyliście wiele obietnic. Każdemu z dorosłych siedzących na sali marzy się, żebyście w nie uwierzyli i spełnili, żebyście podążali za ideałami. W sposób poważny i uczciwy wypełniali obowiązki i zdobywali nowe kwalifikacje. Wy też wiecie, jak nauka jest bardzo ważna. W końcu to nie pierwsza szkoła, którą rozpoczynacie. Ale istotne jest także to, czy chcemy i czy możemy rozwijać tu swoje zainteresowania, aktywność twórczą i społeczną. Ważne jest to, czy ta szkoła nauczy nas samodzielności, kreatywności, otwarcia na drugiego człowieka. Czy pozwoli zdobyć dodatkowo umiejętności, które nierzadko decydują o późniejszej karierze. Drodzy rodzice i nauczyciele, mamy sporo chęci, wiele pomysłów na zajęcia dodatkowe i inne inicjatywy. Przyznaję, że niektóre z nich trzeba trochę utemperować, ale proszę je doceniać, bo kształtują charakter i tworzą wizerunek szkoły aktywnej i znanej całemu środowisku. Dziękuję. Uroczystość ślubowania klas pierwszych ma już swoje tradycje. Dziś chcielibyśmy wzbogacić się o kolejne. Nasi koledzy z klasy pierwszej A otrzymają indeksy nauczania modułowego. Proszę o ich wręczenie panią Urszulę Łobodzińską. Jest placówką oświatową, która chętnie podejmuje innowacyjne działania dydaktyczne. Od 2007 roku, jako jedyni w regionie, realizujemy nowatorską formę tzw. kształcenia modułowego w technikum chemicznym, przygotowując młodzież do zawodu w specjalności technik-analityk. Celem kształcenia w zawodzie technik-analityk jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznego, działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, że preferowane są przede wszystkim aktywne metody nauczania. Proces nauczania czy uczenia się jest ukierunkowany na opanowanie przez uczniów umiejętności intelektualnych i kwalifikacji praktycznych. Wykorzystana jest w szerokim zakresie zasada transferu wiadomości i umiejętności. Poszczególne jednostki modułowe można modyfikować, aktualizować, uzupełniać, wymieniać oraz dostosowywać do potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy. Wprowadzone do praktyki szkolnej modułowego programu nauczania umożliwia po pierwsze opanowanie podstawowych umiejętności zawodowych, przygotowanie do pracy oraz przez realizację zadań w warunkach złożonych do rzeczywistości zawodowej, a także koreację, integrację kształcenia z różnymi zakresami wiedzy. Taka innowacyjna forma kształcenia wymaga skrupulatnego prowadzenia dokumentacji osiągnięć uczniów. Szczególną formą tej dokumentacji szkolnej jest tak zwany indeks kształcenia modułowego. Tak wygląda ten indeks. Na dzisiejszej uroczystości poprosiłabym panią magister inżynier Beatę Majewską, wychowawcę klasy pierwszej A, na której ręce chciałabym złożyć indeksy, które zaraz po tej uroczystości tutaj w sali gimnastycznej, w sali będzie państwu jako reprezentant tutaj gospodarzy przekaże rodzicom na własne ręce. Że po zakończeniu każdej jednostki modułowej właśnie w tych indeksach będą pojawiały się wpisy z ocenami, samymi jak najlepszymi ocenami, czego życzę uczniom przede wszystkim. Duchem i to. Dziękuję bardzo.
jako dar serce wolontariatu naszej szkoły dla dzieci z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ulicy Stolarskiej 2 w Bydgoszczy. Na ręce pani dyrektor składamy otrzymane podziękowania. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę. W imieniu klasy pierwszej O składam na ręce pani dyrektor symboliczny prezent w postaci stopera do samej klasy. Zostać do dziwy, masz już cały głos.
przejdziecie do wyznaczonych sal na spotkanie.